Heja ludzie i ludziska, z tej strony Recek i nie mam na razie dla was dobrych wiadomości, a mianowicie chodzi o to, że początek materiału ze Slender Mansions się nie zapisał, a właściwie to niby się zapisał, ale skraszało się do takiego stopnia, że po prostu nie szło go w żaden stopniu odzyskać. Nie wiem jak to się stało, nie będę w to szczegóły nie wnikał. Na pocieszenie mogę dodać jedynie to, że w sumie za wiele nie straciliście. Chociaż, żeby nie być gołosłownym, mogę wam opowiedzieć, co się mniej więcej stało podczas tego początku. A zatem... trafiłem do domu Sławka, czyli bardziej znanego nam jako Slenderman. Szedłem tam sobie właśnie razem z moim ukochanym Kiślem, który specjalnie udało mi się zrobić na ten odcinek. No i cóż, kiedy już tam dotarłem, okazało się, że kartek tam nie ma, tylko muszę zbierać coś innego. Początkowo nie wiedziałem co. Zatem błądziłem przez chwilę w domu u Sławka, aż w końcu trafiłem na jakieś dziwne przedmioty leżące gdzieś tam. Zatem postanowiłem z ciekawości sprawdzić, czy da się go zebrać. No i tak się stało. Okazało się, że muszę zebrać 12 pamiątek, co też zacząłem robić. Wszystko szło pięknie tylko do momentu, w którym okazało się, że jedne z drzwi są zamknięte i muszę je otworzyć kluczem. Zatem udałem się na spotkanie Właściwie chodzi o to, że klucz znaleźć, no. Dokładnie o to mi chodziło. Po chwili szukania udało mi się ten klucz znaleźć. Jednak okazało się, że zaraz za moimi plecami znajduje się nie kto inny jak Sławek. Wszystko to trwało zaledwie 3-4 minuty. Ja miałem z tego straszną bekę. No i teraz wracamy do materiału, który chciałem dla was specjalnie nagrać. Dobra, coś mnie wywaliło znowu. Ale nie zrażamy się. Będziemy grać dalej. Ale nie, wciąż nie mogę z tego, że... Sławciu mnie po 4 minutach złapał. Z czego minutę mi zajęło znalezienie pierwszego przedmiotu. No ale powiem, że to w miarę szybko idzie. I naprawdę się może przybliżę do tego mikrofonu. Zobacz, może tak będzie dobrze. Burza! Nienawidzę burz! Po prostu nie idzie w ich czasie spać. W ogóle nie lubię jak jest noc i pada deszcz. No ale aranżacja otoczenia... no... nie szczególnie mi... Klucz! Serio! Dobra, to może skupmy się najpierw na znalezieniu klucza. Przebiegnijmy się może. O, hop, ao. Ładnie. Telefon nam nie będzie potrzebny raczej. Juhu, kluczu. Okej, pamiętam, że był gdzieś tutaj. Tup, 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 tup. Nie, to tylko telefon. Gdzie był ten klucz? Holender jasny. A, tutaj był klucz, czyli tak czy siak musimy iść znaleźć go. Zatem jedziemy dalej! Dobra. Pierwsza, tu będzie druga zaraz. Dobra, tu będzie telefonik. Nie. Ale tu będzie... O! Był tam. Oj, Slendy Candy. Naprawdę, nasze spotkania są coraz ciekawsze. Nie no, ja rozumiem. Fajnie, że mnie zaprosiłeś do siebie tutaj do domu, no. Takie anti-creeps i te sprawy. Okej, patelnia. Ej, nie, zapomniałem o taktykach. Patrzenie. O, kluczyk. Sławciu, przebijasz teraz 4 minuty? Będziesz może szybszy? O! Był tam.
O ty kurde dziado! Nie zdziwię się. Nie zdziwię się, jak będzie w pobliżu gdzieś. Dobra, go, 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 go! Dobra, schodzimy tu na dół. Wow! Co tak gwałtowne te drzwi się otworzyły? Nie no. Ale piwnica to mogłeś dokończyć, no! Ziom! Jest. Sławek to nie jest mój ziom. Drugi kluczyk do drzwi na górze. Może się... O! Piąta! Dobra, czysto! O! Ej, widziałem twoją rękę! Więc nie myśl sobie, że jesteś taki cwany. O! Połowa! Nie, trochę mnie... Kurza to. Dobra, dobra, dobre. Dobra, czysto. Okej. Siódma. Idziemy dalej. I zgaduję, że ten już będzie taki. Będę teraz sobie spokojnie zbierał to wszystko tutaj. Ale tylko do czasu, bo jak zbiorę już 11 przedmiotów, to mnie Sławciu złapie. Ten zegar wygląda podejrzanie. Nie wiem, jak go schowałem do kieszeni, ale spokojnie będę się czepiał. Bo wiecie, że ja lubię być czepialski. Dobra, zatem... Może tu coś jeszcze? Czy nie? Czy tu byłem? Chyba byłem. No i tutaj był klucz. Dobra. Tu. Czekajcie, bo chyba tu nie byłem. A może byłem? Nie no, już nie pamiętam. Tak, byłem tu. Tu byłem, ale się zbyłem. Nie macie, nie macie, nie macie! Dobra, czysto. Idziemy teraz do głównego holu. Mam nadzieję, że droga ta będzie bezpieczna. Nie będzie obfitowała w jakieś niespodzianki. Pokroju miłego pana bez twarzy. Idziemy na górę, ładnie, elegancko. O! Był tam! Był tam! Był tam! Był tam! Widziałem jego mordę! Widziałem jego mordę! Dobra, teraz tędy. I... Okej, otwieramy. Dobra, może tu coś? Ups! Dobra, jest gić. Jest gites. Tu czysto. Ha! O! Dziewiąta! Ej, no Sławek to! My się przecież potrafimy dogadać, znamy się już ile! Na pewno dość długo. Tu coś? Masz. Kibel. Dobra, to... Okej. Misio! Misio ze szkoły! Dla psycholi. Tak, pamiętacie na pewno elementari? Wow, 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 wow. Zostały dwie rzeczy! Zniknął. Dobra, tu chyba już nic nie znajdę. Dobra, zatem... What the fuck,
out of here. Ej, nie, będzie beka, jak to przejdę jeszcze. O, dobry Slendy, dobry. Może radyjko? Nie. Dziesięć na 12. Okej. Jeszcze trochę kisielku! Better. Dobra, zatem zobaczymy, czy gra się skraszuje, a ja zaraz do was wrócę. Okej. Zatem... ostatni raz. Straszny. Naprawdę, przerażający. Odgłosy burzy. Tak, najpierw szukamy klucza czy czego? Czy może normalnych pamiątek? O, jest kluczek! Okej, o to właśnie mi chodziło. Żeby najpierw zejść tu na dół. Teraz otwieramy drzwi. Schodzimy. Znajdujemy kolejny klucz. Idziemy tu. No i chyba już widzę. A nie, byłoby ciekawe jakby... czy to są te kartki niepomalowane jeszcze? Niepowypisywane? Okej. Ciekawe. Okej, zatem... co to jest w ogóle? Proszek? No, naprawdę, fajna pamiątka! Proszek do prania! I ostatni raz zaczynamy jazdę. Jezus Maria, jak się wystraszyłem tego popiersia! Jezu, tak bardzo... to zabrzmiało naprawdę strasznie gibastycznie. Wiecie, popiersie. Popiersie. A co za miejsce? Nie byłem tutaj nawet. Nie no, weź recuj, przecież tu pierwszą kartkę dopiero zebrałeś. Nie, pamiątkę. Dwie pamiątki. Naprawdę, ja już tu posiadłość znam prawie na pamięć. Czekajcie, bo ten obrazek... okej, trzeci. Czysto. Wow! I zaś będę teraz błądził! W kółko! Tak będę chodził w koło i śpiewał sobie może jeszcze. A nie, już w poprzednim Slenderze przecież śpiewałem. Chociaż tutaj by pasowała. Jeszcze latarkę... miałem bezczelnie wyłączoną. No właśnie, sprawdźmy na górze. Mam tylko nadzieję, że mi klucz nie przepadł. Że to były takie drzwi zamknięte od wewnątrz. W obu przypadkach. Ej, gdzie? Dobra. Nie, tu nic nie ma. Hop! Dobra. Oh, what the fuck? Nie wiem, może jakiegoś suchara opowiem?
chodzi baba do windy, a tam schody. Albo jak nazywa się żona popa, popa żona. Cokolwiek, byleby atmosferę rozluźnić. Dobra, to schodzimy z powrotem do piwnicy, która jest niedokończona oczywiście. Albo twórcom brakło tekstury. Tak, twórcom brakło funduszy na teksturę. Fuck the logic. I bum. Swoją drugą, mam jakieś takie wrażenie, że Slender Mansion i klaustrofobia się chyba łączą jakoś ze sobą, gdyż tam przez moment widziałem w oknie, że jest ta sama lokalizacja. Właśnie co z klaustrofobii, coś się dzieje niedobrego. Dobra, tu czysto. Bum, bum, bum. Nic tylko i bum, bum, jebu du. Tu jakieś kontener, jakieś pojemniki, albo coś. Żeby to chociaż się zebrać dało. Dobra, tu będzie zegar. Jep. I jest za mną! Jest w tym korytarzu! Jest w tym kor... Na schodach będzie. Jak byk będzie na schodach. Chociaż jakby był tam w tym korytarzyku, to może w sumie bym się nawet nie obraził. Nie no, swoją drogą, jak się tak bliżej przyjrzałem właśnie Sławciowi naszemu, jak zaliczyłem z nim bliskie spotkanie drugiego czy nawet trzeciego stopnia. Nie no, takie trochę kosmiczne ma te palce jak... Sławek to kosmita! Dobra, placek jakiś. Zaraz będzie pamiąteczka numer 7? Niekoniecznie. Wow, wow, to! Widzieliście, jakie on miał paluchy? No, kosmiczne! I patelka? A, tutaj był... Nie, tam jest zejście. Dobra, może... Tu chyba nic nie było, z tego co wiem. I dobrze mówię nawet. Gdzie jeszcze coś może być? Czekajcie, na górze chyba nie sprawdziłem wszystkiego. Plus jeszcze obrazy. O tym też warto pamiętać. To chyba będzie najdłuższy slender ze wszystkich. Czekajcie, bo to ile już trwa? Z 20 parę... Ło, ło. O, był tam! Hello! Hello! Wow. Przyjmę cię na klatę! Dobra, dobra, teraz kozacze, jak przyjdzie to do czego, to już tak wesoło nie będzie. Wow! Tak jak teraz! And... Czekajcie, tu chyba byłem. W tym zajście długim i ciemnym korytarzu, który może się skończyć męską asekuracją w postaci Sławka. Hello! Odnoszę wrażenie, że tu już nic nie ma. Dobra, zobaczmy jeszcze. Okej, tu nic nie ma. Jezus, dopiero 7 rzeczy, ale on jest bardziej natrętny jak... niż jak zebrałem... O! 8! No,
ciekawe, ciekawe. And... Whee! Ciekawe, czy tą statuę da się może zebrać? Wow! Mech. Także nie dowiemy się, czy tamtą statuę w jaką da się zebrać. Ale i tak dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Zapraszam was do jego komentowania. Jeśli wam się spodobało, zostawcie po sobie łapkę w górę. A jeżeli uważacie, że to co tu zobaczyliście to było dla was troszkę za mało, to możecie też zasubskrybować mój kanał. Ja się już z wami żegnam. Trzymajcie się i ciao.